zbliżamy się do wielkiego dnia. Już za chwilę dowiecie się, kto otrzyma Grand Prix 14 konkursu piosenki Wygraj Sukces. A przypominam, jest to wycieczka do Euro Disneylandu pod Paryżem, którą funduje prezydent miasta Tarnobrzega, pan Jan Dziubiński. Laureatką 14 konkursu piosenki Wygraj Sukces jest Aleksandra Betańska z Warszawy. Brawo! Gratuluję. Aleksandra Wydańska, Warszawa, laureatka Grand Prix 14 konkursu piosenki Wygraj Sukces, otrzymała dyplom od doktora Krzysztofa Heringa oraz wycieczkę do Euro Disneylandu pod Paryżem ufundowaną przez pana prezydenta Tarnobrzega, a wręczoną przez wiceprezydenta Wiktora Stasiaka. Aleksandra Wydańska, Grand Prix 14 konkursu piosenki Wygraj Sukces. Chwila dla fotoreporterów, panie doktorze. Wszystko!
będzie się grać Grand Prix 14 konkursu piosenki Wygraj sukces. Można śpiewać oczywiście. Śpiewałaś na tych przesłuchaniach finałowych, to już na pewno wiedziałaś, że dobrze albo źle. Gdzie jest? Nie było najlepiej. Naprawdę nie spodziewałam się go. Czyli to niespodzianka? Tak, duża. A powiedz mi, na ile to jest dla Ciebie sukces? Nagroda główna na takim festiwalu? Dzieci, z którymi rozmawiałam, mówią, że już sam udział w tych finałach to jest... No, a Ty pobiłaś się wszystkim. Naprawdę się bardzo z tego cieszę. Jestem naprawdę zaskoczona, co mnie na razie nie mogę to uwierzyć. Ale rozumiem, że lubisz śpiewać. Lubię, bardzo lubię. Sprawia Ci ta przyjemność. Oj, dużą przyjemność. To jest chyba tą rzecz najbardziej lubię. No i teraz jest nagroda za te wszystkie życzenia. Tak. Czy w Euro Disney będziesz śpiewać? A tego to nie wiem. Ale bardzo bym chciała. Bardzo dziękuję.